Bardzo intensywny, intensywny sezon, intensywne przygotowania. Gramy praktycznie co kilka dni i czasami brakuje czasu na wszystko. No, w tym momencie przed nami mecz z Piłą. No, po naszej stronie nie może być innego nastawienia jak jechanie i myślenie tylko i wyłącznie o punktach. Troszeczkę dzięki niewłasnej grze awansowaliśmy o jedno miejsce wyżej w tabeli, więc chcemy jechać do Piły i to potwierdzić i tam wygrać mecz, zwłaszcza że jak panowie widzą, najprawdopodobniej będziemy troszeczkę w innym składzie. Myślę, że będziemy dzięki temu lepsi i z Piły przywieziemy zwycięstwo. Oczywiście. Myślę, że taki mecz chyba bardzo, bardzo istotny dla Was, bo to jest ostatni kolej, więc z punktu tutaj można powiedzieć, że to jest konieczność, a najlepiej widać w szach. Czy Ty zgodzi się z tym? Tak, no niektórzy mówią, że o meczu za 6 punktów i tak dalej. Nie, no jest... znamy swoje miejsce w tabeli, wiemy, co jest nam potrzebne i mamy takie zadanie, zrobić wszystko, żeby znaleźć się troszeczkę wyżej w tabeli i mieć taką troszeczkę spokojniejszą może głowę. Oprócz tego powiem, że to jest też taki mecz, zwłaszcza, że potrzebujemy, no, w dobrej gry potrzebujemy zwycięstwa i jest to w tej chwili, myślę, czas i miejsce. W meczu ostatnim no, dużymi fragmentami żeśmy się prezentowali dosyć dobrze. Jeżeli będziemy prezentować się z tych najlepszych fragmentów, jakie mieliśmy w Radomiu, będziemy się tak prezentować w Pile, to myślę, że to zwycięstwo przywieziemy. Czy do tego meczu podejdziecie już z Sejma? W składzie? Czy jak tam no, na dzień dzisiejszy, w związku z tym, że to jest też tak naprawdę o jeden dzień dłużej na załatwianie kilku spraw związanych z tym transferem, bo jeszcze cały poniedziałek tak naprawdę jest, a w dzisiejszych czasach można to załatwić mailowo, to myślę, że do momentu rozpoczęcia meczu będziemy mieć wszystkie papiery związane z transferem i Selim z nami zagra. Jest to reprezentantka Turcji, trzykrotna mistrzyni Turcji oraz zdobywczyni Pucharu Turcji i brązowego medalu w Tajlandii. W zeszłym sezonie srebro Ligi Mistrzyń i mistrzostw Rumunii. Dzień dobry. It was perfect. Pierwsze pytanie do Selime. Jesteś w Radomiu od środy. Jakie są twoje wrażenia? Since Wednesday, what's first impression? I didn't have chance to see around, but it was really nice and warm welcome for me. These days I hope I will time to see around and discover the city. Nie było póki co zbyt wiele czasu na to, żeby się rozejrzeć po otoczeniu, ale została bardzo cieple przyjęta i bardzo, bardzo się tutaj podoba. Czy słyszałaś coś wcześniej o naszej lidze? W środę miałaś możliwość oglądać mecz. Co myślisz o twojej nowej drużynie? Have you heard about our league and on the Wednesday you have chance to watch our team on the court? What do you think about that? I really like the team, the young girls, and they are really energetic. They play with a lot of passion and ambition, which is really important for create a team. And I hope I can adapt as soon as possible, and we can be better and do something better. Oglądała mecz, bardzo drużyna jej się podoba, młoda, energiczna drużyna, co bardzo lubi. Ma nadzieję, że udaje się zaaklimatyzować tak szybko, jak to będzie możliwe i że będzie mogła pomóc drużynie w nadchodzącym sezonie. A jakie sobie stawiasz cele w nadchodzącym sezonie? What your goal about future for this season, your goals? Okay, my personal goal is of course to be better in the court and also in normal personal life, and as a team, I know that team is new in first division and they want to be better as
a position and they want to invest for the future seasons. So I want to be, you know, a part of this team as much as fast. Cele na ten sezon personalne, prywatne to bycie lepszym człowiekiem z każdym dniem, bycie lepszą zawodniczką z każdym dniem, a jeżeli chodzi o drużynę, to wierzę, że projekt tutaj budowany jest z przyszłością. Chcę poprawić miejsce drużyny w tabeli i stać się jak najszybciej częścią tej drużyny i pomóc jak najlepiej będzie potrafiła. Dzień dobry, już umiesz? Czy planujesz uczyć się polskiego nadal? Dzień dobry, you have to... You know how to say that, but you plan to learn more Polish? Of course, for daily conversation I have to learn some words, so I hope I can learn something. Selime ma nadzieję, że będzie się uczyła oczywiście podstawowych słów na pewno, żeby móc prowadzić podstawowe konwersacje, więc bądźmy dobrej myśli. Znaczy na ten moment do końca sezonu i no, trudno, żebyśmy podpisywali dłuższe kontrakty w tym momencie. No jesteśmy już po rozpoczęciu sezonu. Był to taki trochę wymuszony transfer, może wcześniej trochę nieplanowany, ale oczywiście z dużymi nadziejami, żeśmy go dokonali i dzisiaj myślimy, że to będzie, jest, to jest transfer, umowa jest podpisana do końca tego sezonu. A możemy się dowiedzieć trochę więcej o charakterystyce, Selimy jako zawodniczki? Przyjmująca, grająca na pozycji drugiej, z dobrym przyjęciem i z dobrym atakiem. Przez jakiś czas grała też na libero, więc to też świadczy o tym, że potrafi ten element dobrze wykonywać. Myślę, że zarówno my jako zespół i Selima jako zawodniczka tutaj z pobytu będzie zadowolona i nie będzie to pierwszy i ostatni sezon. Się mówię może w Radomce, ale w Polsce, bo myślę, że Liga będzie z roku na rok trochę mocniejsza i takie zawodniczki będą poszukiwane. Dziękuję. Dziękuję.